Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest już dostępna na terenie całej Polski. Prawie w każdym mieście można sprawdzić, gdzie czyha na nas niebezpieczeństwo. Jakie miejsca typują Jelenią Górzanie? O tym więcej w głosie ulicy. Jakie pani by zaznaczyła miejsca na tej mapie, jeśli chodzi o Jelenią Górę? Które miejsca należałoby omijać? No, wie pani, zawsze mi się... Zawsze, gdy kiedyś chodziłam tam za Jelfę, za Optyczną, tam jest w ogóle okropnie. To miejsce powinno znaleźć się na tej mapie? Sądzę, że tak. Chociaż tam wiele teraz zrobiono, ale mimo wszystko. Są właśnie na głównej ulicy właśnie. Czemu pani tak uważa? No bo tam najwięcej aut jeździ. Tam jak się idzie na Segetyńskiego, to tam właśnie tamtą główną ulicą bardzo dużo aut jeździ i światła długo się po prostu nie zapalają. Także trzeba bardzo długo czekać na przejście na Segetyńskiego. To tam jest taka główna ulica i tam właśnie najwięcej aut jeździ. Jest niebezpieczna według pani ta ulica? Tak, bo trzeba bardzo uważać na te światła. To jest bardzo dobry pomysł, ale wiadomo też, no, z tym się będą wiązały na przykład, jeśli chodzi o ceny nieruchomości. Wiadomo, jeżeli na mapie dany okręg zostanie zaznaczony jako taki mniej bezpieczny, no to no, na pewno to będzie miało jakiś niezbyt fajny wpływ, no, nawet jeśli chodzi o ceny nieruchomości w danym obszarze. Czy słyszeli państwo o takich niebezpiecznych miejscach w Jeleniej Górze? Grunwaldzka ulica. Słyszałem, ale nie wiem, ja tam nie miałem żadnych przebojów. Słyszałem, że na Pekinie zawsze coś się dzieje. Koło Tesco tam gdzieś, nie? Za Kastoramą. No tak poza tym, chodziłem do szkoły tyle lat i spokój, cisza. Przede wszystkim galerium, no bo tam jest duże skupisko ludzi, najwięcej ludzi się tam kręci, więc mi się wydaje, że jakby ktoś chciał taki przeprowadzić atak jakiś terrorystyczny, to pewnie w takich miejscach. Te miejsca w Jeleniej Górze są niebezpieczne, gdzie lepiej nie chodzić? Nie chodzić którymi? Każda może być niebezpieczna. Trzeba uważać. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo jeżdżę dużo po Polsce i widzę, że jakieś miejsce niebezpieczne, to patrzę, co się może mi stać. Przypomnijmy, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazuje miejsca, które raczej powinniśmy omijać. Dostęp do tej mapy mają wszyscy mieszkańcy naszego miasta i nie tylko.